Odcinek powstał dzięki wsparciu SDCM, organizatora 17. Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Kłaniamy się Państwu w kolejnym odcinku naszego podcastu. Grzegorz Kacalski i Krzysztof Rybarski, obaj z portalu warsztatowiec.info. Wiem, że Pan zgłaszał temat na dzisiaj, ale zanim do niego przejdziemy, to ja tak w dwóch, trzech słowach chciałem tylko o zupełnie takiej rzeczy pozamotoryzacyjnej, ale o motoryzację zahaczającej. Mianowicie Brytyjczycy pożegnali swoją monarchinię i wszystko już właściwie o Elżbiecie II zostało powiedziane, ale nie wszyscy wiedzą, że Elżbieta II w czasie II wojny światowej, jeszcze jako księżniczka, bardzo młoda, nieletnia, przystąpiła do takiej służby kobiet, i została kierowcą i mechanikiem samochodowym. I to wcale nie była lipa, tylko taka dla gazet, bo ona rzeczywiście sumiennie pełniła swoją służbę, o czym piszą jej biografowie. Jeździła ciężarówką i Willisem i karetką pogotowia i sama nawet potrafiła przeprowadzić jakieś tam bieżące naprawy samochodu. Bardzo zresztą jej się to wszystko podobało. Także to takie małe wspomnienie motoryzacyjno-mechaniczne o królowej. Proszę pana, ta sympatia do tych większych samochodów jej chyba została, bo można było zobaczyć na jakichś filmach, że ona lubiła jeździć również Land Roverami po swoich posiadłościach rozległych. Tak, to nieoficjalnie, bo zdaje się, że w oficjalnych sytuacjach to musiała korzystać z kierowcy. Ciekawe tylko, czy świece umiała w tamtych Willisach starych czy innych Jeepach pozmieniać, no ale nie wiem no tego. No ja myślę, że radziła sobie z tym zupełnie dobrze. Są zdjęcia historyczne, na których zmienia koło, zdaje się, w jakiejś ciężarówce, także na pewno i ze świecami by sobie poradziła. No to tyle z naszego ulubionego kącika historycznego, a ja oddaję głos, bo pan temat przygotował. A ja mam inny temat, temat bardzo aktualny i też historyczny. Proszę pana, historyczny, bo przepis ten wszedł lat temu 18. A aktualny, bo do tej pory się nie zmienił. Chodzi o stawki za badania techniczne samochodów w stacjach kontroli pojazdu. Te stawki są ustalane drogą rozporządzenia, no i to rozporządzenie zostało wprowadzone w roku 2004, akurat we wrześniu, akurat pod koniec września, no i mamy właśnie okrągłe 18 lat obowiązywania tego rozporządzenia. Czyli dalej za typowe badanie samochodu w stacji kontroli pojazdów płacimy 98 zł plus złotówkę na słynny cepik. W tym czasie przez 18 lat no, ceny dookoła się nieco zmieniły, stawka pozostała ta sama. Efekt tego jest taki, że coraz więcej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów mówi, że no, grozi im, że będą zamykali z powodu, że się po prostu finansowo nie wyrabiają. No to ta stawka, skoro 18 lat już skończyła, to właściwie mogłaby wyjść za mąż bez niczyjej zgody. A ja jeszcze, proszę pana, spróbuję tak oszacować, oczywiście tak zgrubnie, w rozumie, ile to jest. To znaczy, ile to było ta stawka, a ile to jest teraz, tak procentowo. No bo, proszę pana, tak, od tego czasu inflacja, no to myślę, że to z 50%, tak w sumie, porównując dzisiejsze ceny z tamtymi sprzed 18 lat. Ale to nie wszystko, no bo jeszcze wzrosły rozmaite koszty, między innymi osobowe, dlatego że wzrosły koszty pracy, trzeba więcej po prostu płacić diagnostom. Także to są pieniądze, przypuszczam, że ze dwa razy mniejsze niż wtedy, kiedy to rozporządzenie wchodziło w życie. No nie tylko, jeszcze wzrosły koszty prowadzenia stacji, bo od tamtych czasów, kiedy ta stawka wchodziła, to teraz diagności muszą mieć dobre łącze internetowe, muszą mieć szyfrowane połączenia, muszą jakiś podpis mieć specjalny, kartę kryptograficzną i tak dalej. I za to wszystko nie płaci CEPiK, do którego wprowadzają te dane, tylko płacą oni sami. W związku z tym koszty dookólne rosną, natomiast stawka się nie zmienia. Zdaje się, że jakiś protest jest szykowany nawet w tej sprawie. No tak, był już jeden w zeszłym roku i teraz 29 chyba też ma być przejście przez Warszawę. I składanie petycji pod ministerstwem, no poprzednią petycję przyjęto, no i chyba gdzieś trafiła na dno szuflady. No ja obawiam się, że ta petycja też trafi na dno innej szuflady, ewentualnie do kosza. W każdym razie ja jako kierowca, użytkownik samochodu i korzystający z dróg publicznych obywatel chciałbym bardzo, żeby proszę pana te stacje działały jak najlepiej, żeby to się tym przedsiębiorcom opłacało i żeby oni badali te samochody, bo to od tego jednak zależy bezpieczeństwo na drodze. No wolałbym, żeby jednak ktoś, kto jedzie za mną, to zahamował.
porę, a ten, co jedzie z naprzeciwka, to mnie nie oślepiał i tak dalej. Proszę pana, no pod względem stanu technicznego pojazdów to u nas jest podobno lepiej niż w Niemczech. W każdym razie mniej samochodów jest dyskwalifikowanych niż w Niemczech. No tak, to jest pewien paradoks, ale proszę pana, dopóki laweciarze nie zaczną zwozić samochodów z Polski do Niemiec, tylko kierunek importu jest odwrotny, to traktujmy te statystyki z dużym dystansem. No a ja teraz, proszę pana, mam temat, mianowicie temat zza oceanu, trochę egzotyczny, ale myślę, że w jakiś tam sposób rzucający światło na pewien szerszy aspekt. Otóż... Za którego to jest oceanu? No za oceanu atlantyckiego. No, to atlantyckiego i nawet jakby w drugą stronę się tego... To przez dwa oceany nawet. To przez, tak. A przez Indyjski i jeszcze przez Pacyfik później. No, ale mniejsza już, proszę pana, o geografię. Tak. Otóż w Kalifornii, władze Kalifornii i szefowie sieci energetycznej zaapelowali niedawno do mieszkańców, żeby ograniczyli zużycie energii elektrycznej w godzinach od 16 do 21, czyli wtedy, kiedy jest taki ten pik poboru, bo proszę pana, elektrownie kalifornijskie i sieci przesyłu się po prostu nie wyrabiają. I między innymi uprasza się właścicieli elektrycznych samochodów, żeby w tym czasie nie ładowali swoich pojazdów. A to ile tych samochodów tam jest, że się ich uprasza? Obecnie, proszę pana, jest ich 1 000 000 z haczykiem, wliczając w to hybrydy plug-in. To jest i dużo, i niedużo. No, wie pan, w porównaniu do tego, ile jest u nas w Polsce, no my mamy, tak zdaje się, jeśli chodzi o liczbę ludności, to pi razy drzwi tyle, co ta Kalifornia. No to jest olbrzymia liczba, ale z drugiej strony, no to jest tylko 1/30 zarejestrowanych samochodów osobowych, więc jeszcze nie tak dużo. No i tu się zaczyna problem robić, bo... No właśnie, co będzie, jak będzie tych samochodów nie 1% w Kalifornii, tylko 30%? No właśnie, jak będzie na przykład 3 miliony tych samochodów, co wtedy, bo ten pobór prądu to dopiero będzie duży. No więc eksperci amerykańscy twierdzą, że rozwój elektromobilności, taki ten zakładany, to on z tym realnym to nie będzie miał wiele wspólnego, no z powodu właśnie tych problemów infrastrukturalnych. No po prostu coraz bardziej upalne lata powodują, że jest coraz większy pobór prądu związany z klimatyzacją, coraz trudniej się ten prąd wytwarza, przesyła. No i rozwój elektromobilności, proszę pana, napotyka na rafę. No, proszę pana, w Kalifornii to może sobie rozwiążą, montując na tych domkach licznych panele. Nie wiem, jak my ten problem rozwiążemy, bo i tam słońce cały rok świeci, a u nas to tak zimą, to tak marnie bywa z tym słońcem i z fotowoltaiką. No, proszę pana, no u nas marnie ze wszystkim w tej chwili, z węglem, słońcem, wiatrem, w tym sensie, że tych wiatraków prawie nie ma. Proszę pana, no więc u nas też pojawił się problem z podażą prądu, bo otarliśmy się niedawno o blackout. Natomiast ceny prądu będą rosły gwałtownie i jazda samochodami elektrycznymi będzie zdecydowanie mniej opłacalna niż była. No to akurat wierzę, proszę pana. No w końcu też podejrzewam, że państwo będzie musiało wprowadzić jakąś akcyzę na prąd do samochodów. Tak jak jest akcyza, no w tej chwili zawieszona, co prawda, na paliwa konwencjonalne, bo budżet państwa z czegoś musi żyć. Proszę pana, na razie Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, to jest takie stowarzyszenie, które krzewi elektromobilność i propaguje, zgłosiło się z apelem do ministra klimatu, właśnie do pani minister, z listem otwartym, z taką prośbą, żeby tarcza solidarnościowa, która przewiduje, że tam gospodarstwo domowe do 2000 kWh rocznie będzie płaciło za prąd według starych, mniejszych stawek, żeby tą tarczą objąć również właścicieli samochodów elektrycznych. No, proszę pana, gdybyś pan wydał jakieś te kilkaset tysięcy, to też byś pan chciał tanio tankować, prawda? Ten prąd, no to trudno się dziwić, że proszę pana są poszkodowani. No i właśnie w tym liście sygnatariusze listu napisali, że proszę pana, teraz jazda samochodami elektrycznymi nie będzie już tak opłacalna w porównaniu do pojazdów spalinowych, jak była, co grozi regresem w rozwoju elektromobilności w Polsce, czyli nasza ta fabryka narodowych samochodów elektrycznych w Jaworznie straci klientów. Tak. O, to gdzie oni upchną te wszystkie samochody, co wyprodukują, proszę pana? No. Nie wiem, no będą musieli chyba poczekać do... Albo eksport uruchomić jakiś. Albo eksport, albo proszę pana, kiedy zaczniemy tego prądu wytwarzać więcej z czegoś, jeszcze nie wiemy z czego i będzie go tyle, że będzie po prostu tani.
Proszę pana, ja się bardziej martwię niż o samochody elektryczne, czy dzieci do szkół będą chodziły, bo się zapowiada, że być może nie będzie, proszę pana, prądu do oświetlania sal i nie będzie czym ogrzewać tych szkół i dzieci będą siedzieć w domu, tak jak za pandemii. To dopiero będzie problem. No a jakichś takich bardziej optymistycznych wiadomości na koniec rozmowy pan nie ma, bo to tak przygnębiające dosyć, co pan mówi. No jest jedna optymistyczna wiadomość, proszę pana, wiosna się zbliża. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę. Ja wiem, że w tej chwili to ona wydaje się jeszcze bardzo daleka, ale ona nadejdzie. I to jest właśnie ten optymistyczny akcent, którym możemy zakończyć. Czyli oby do wiosny. Oby do wiosny. I tym właśnie optymistycznym akcentem kończymy i dziękujemy naszym słuchaczom za uwagę. Grzegorz Kacalski i Krzysztof Rybarski, obaj z portalu warsztatowiec.info.